sprawiedliwego, wylejcie chmury, otrzymaj, wstrzymaj, to jest zagniewanie i grzechów naszych, zapomnij już, Panie. Otrzymaj, wstrzymaj, to jest zagniewanie i grzechów naszych, zapomnij już, Panie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Łaska i pokój od Tego, który jest i który był i który przychodzi, niech będą z Wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Duchowy owoc tej Najświętszej Ofiary składam wobec Pana Boga za świętej pamięci Teodora, Mariana, Jerzego i Marię z rodziny Dąbrowskich oraz za świętej pamięci Ireneusza Bandoch. Dla naszych zmarłych wypraszamy pełny udział w Chrystusowym zmartwychwstaniu. Czwarta niedziela Adwentu oznacza, że jesteśmy na ostatniej prostej w naszych przygotowaniach do świąt Bożego Narodzenia i tych przygotowaniach zewnętrznych i tych najistotniejszych, duchowych. Oczyszczamy nasze serca, przystępując do spowiedzi świętej. Staramy się o dobro w naszym życiu, aby przygotować jak najgodniejsze miejsce dla przychodzącego Bożego Syna. Niech ta msza święta nam dopomoże w tym zmierzaniu, w naszej pielgrzymce do Betlejem, abyśmy mogli godnie się zachwycić Bożą dzieciną. Na początku mszy świętej uznajmy przed Bogiem nasze niewierności i za niespokorą i żalem przeprośmy. Panie, który pragniesz, abyśmy naśladowali Maryję w jej pokorze, zmiłuj się nad nami. Chryste, który uczysz nas spełnienia woli Ojca, zmiłuj się nad nami. Panie, który jesteś oczekiwanym Mesjaszem, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Wszechmogący Boże, przed zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Część księgi proroka Micheasza. Tak mówi Pan: a Ty, Betlejem Efrata, najmniejszy jesteś wśród plemion judzkich. Z Ciebie wyjdzie dla mnie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności. Przez to Pan porzuci ich aż do czasu, kiedy porodzi mająca porodzić. Wtedy reszta braci Jego powróci do synów Izraela. Powstanie on i paść będzie mocą pańską, w majestacie imienia Pana, Boga swego, osiądą wtedy, bo odtąd rozciągnie swą potęgę aż po krańce ziemi, a on będzie pokojem. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie.
Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie. Usłysz, pasterzu Izraela, Ty, który zasiadasz nad cherubami, wzbudź swą potęgę i przyjdź nam z pomocą. Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie. Powróć, Boże, zastępu, wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl. Chroń to, co zasadziła Twoja prawica, latorość, którą mocniłeś dla siebie. Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie. Wyciągnij rękę nad mężem Twej prawicy, nad Synem Człowieczym, którego umocniłeś w swej służbie. Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie. Daj nam nowe życia, będziemy Cię chwalili. Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Bracia, Chrystus, przychodząc na świat, mówi: ofiary ani daru nie chciałeś, ale mi utworzyłeś ciało. Całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: oto idę, w zwoju księgi napisano o mnie, aby spełnić wolę Twoją, Boże. Wyżej powiedział: ofiar, daru, całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś i nie podobały się Tobie, choć składane są zgodnie z prawem. Następnie powiedział: oto idę, aby spełnić wolę Twoją. Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan ze wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w górę do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty, przyjdź. Niech wiara zagości, nadzieja zagości, niech miłość zagości w nas. Niech wiara zagości, nadzieja zagości, niech miłość zagości w nas. Błogosławiona jest, która uwierzyłam,
że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana. Dwa dni temu nasz papież przeżywał swój jubileusz urodzin, 85. rocznicę przyjścia na świat jako Jorge Bergoglio. Oto mały epizod z dnia jego wyboru na stolicę Piotrową. Kiedy już lekko ochłonął, kiedy szum medialny ostygł, co zrobił nowo wybrany papież dosłownie kilka godzin temu? Poszedł osobiście do hotelu, w którym się zatrzymał, kiedy przyjechał na konklawę, jako jeden z kardynałów. Opłacił w recepcji rachunek za pokój i osobiście odebrał swoje bagaże. Dzisiaj, po latach jego już pontyfikatu, widzimy, że to nie był przypadkowy gest, że tych gestów prostoty, służby drugiemu człowiekowi, szacunku dla człowieka w jego pontyfikacie, w jego życiu jest wiele. Przytaczam to wydarzenie z życia świeżo co upieczonego jubilata, bowiem ono jakby dobrze nam dopomaga zrozumieć wydarzenie z Nazaretu za kilka dni. W tej pierwszej kolędzie o północy pastercem zaśpiewamy w kolejnej zwrotce 4000, czy w wersji bliższej prawdy wiele tysięcy lat oczekiwany. Na Ciebie czekali króle prorocy. Jeżeli tak pomyśleć na zwykły, jak mówimy, chłopski rozum, jeżeli ludzkość czekała na Zbawiciela miliony lat, jeżeli Pan Bóg wybiera spośród miliona hebrajskich kobiet tę właśnie młodą dziewczynę z Nazaretu, Maryję, i ona sobie uświadamia, jaką jest wybranką w oczach Boga, co ma przez nią się stać, wydawałoby się, że powinna wpaść w jakieś uniesienie, w jakiś zachwyt nad sobą, samouwielbieniem, kontemplować to przed Panem Bogiem. A jest zupełnie inaczej. Maryja nie zamyka tego wydarzenia, tej tajemnicy, tej radości tylko w swoim sercu, ale idzie do swej krewnej Elżbiety. Jak mówi dzisiejsza Ewangelia, wybrała się i poszła z pośpiechem. Nie bagatela, nie kilka kroków, ale około 150 kilometrów. Piesi pielgrzymi, którzy podążają na Jasną Górę, którzy kiedykolwiek powąchali trasy pielgrzymkowej, wiedzą, że to trzeba rozłożyć na kilka dni i to przez góry. Maryja daru, który otrzymała od Boga, nie zostawia sobie, dzieli nim się. Obdarza tą radością kuzynkę, która także spodziewa się dziecka. Kochani, jesteśmy w przededniu świąt Bożego Narodzenia. I Maryja, dzisiaj stając przed nami jako główna bohaterka Ewangelii tego wydarzenia, czegoś chce nas nauczyć. Będzie wigilijny wieczór, będzie opłatek, będzie, jak mówimy, nastrój, będą emocje, wzruszenia, przyjadą dzieci, wnuki, spotkamy się z najbliższymi. I może będzie o wiele łatwiej komuś nam przebaczyć, bo ktoś zawinił, bo ktoś się nie odezwał, przez pół roku nie zadzwonił, bo o coś tam poszło. Będzie z pewnością o wiele łatwiej komuś wręczyć jakiś podarunek, prezent, materialną rzecz. Ale o wiele trudniej nam wszystkim, katolikom XXI wieku, przychodzi nam dzielić się tym największym darem, jaki mamy od Boga. To dar wiary. My tu jesteśmy dzisiaj na mszy świętej, spowiadamy się,
szykujemy do świąt Bożego Narodzenia duchowo, bo mamy dar wiary, bo wiemy, że tak zwana magia świąt, promocje, to tylko blichtr, to tylko dodatek, że istota gdzie indziej, w moim sercu, w którym jest miejsce na Boga, w moim życiu, w postępowaniu, w codziennych sprawach, gdzie realnie liczę się z Bogiem. Dzisiaj bolejemy. Wielu ludzi odeszło od wiary, od Kościoła, nie tylko młodych, także dojrzałych. Spotkamy się z nimi. Popatrzymy im realnie w oczy już za kilka dni. Dzielmy się tym, co mamy najważniejsze, naszą wiarą. Tak jak umiemy, jak potrafimy. Także wy, młodzi, przygotowujący się do bierzmowania, wasza wiara wzrasta, ale rozmawiajcie o nim. Mówcie, jakie macie trudności między sobą, z rodzicami, z kapłanami, z katechetami. Bo to dar, którego nie można zatrzymać w sobie. Dar, jakim jest Boże Dziecię, nie pozostało to dziecię w Betlejem. Odmieniło cały świat. Niech ten świat będzie nieustannie odmieniany także przez nas. W XXI wieku, tu, w górze, w naszych rodzinach, w naszych szkołach, w naszych miejscach pracy. Amen. Powstańmy, by złożyć wyznanie naszej wiary. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony. Bóg z Boga, światło i ze światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzona, a nie stworzona. Współistotny Ojca, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem. Został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba. Siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty powszechny apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych. Maryja uwierzyła, że spełnią się w jej życiu słowa wypowiedziane przez Pana Boga. Z wiarą, że Bóg wysłucha naszych błagań, wołajmy do Niego. O ducha służby dla wszystkich członków wspólnoty Kościoła, Ciebie prosimy. O pokorę dla sprawujących władzę w naszej Ojczyźnie, Ciebie prosimy. O zgodę i pokój dla żyjących w konfliktach, Ciebie prosimy. O szczęśliwe rozwiązanie dla matek oczekujących potomstwa, Ciebie prosimy. O Boże zmiłowanie nad światem udręczonym pandemią, o łaskę zdrowia dla chorych, zarażonych, o potrzebne dary dla służby zdrowia, o światło Ducha Świętego dla naukowców i rządzących, Ciebie prosimy. O wieczną radość nieba dla naszych zmarłych, których polecamy w tej Eucharystii, dla Teodora, Mariana, Jerzego i Marii z rodziny Dąbrowskich oraz Ireneusza Bando, Ciebie prosimy. O wrażliwe serca na potrzebujących dla nas, uczestniczących w tej mszy świętej, Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże,
Ty wybrałeś się na Maryję, na Matkę Twojego Syna. Wysłuchaj nasze modlitwy i pomóż nam godnie przygotować się na świętowanie narodzenia Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Spuśćcie nam na ziemskie niwy, Zbawcę z niebios obłoki. Świat przez grzechy nieszczęśliwy wołał w nocy głębokiej. Gdy wśród przekleństwa od Boga żart panował, śmierci trwoga, a ciężkie przewinienia zamkły bramy zbawienia. Gdy wśród przekleństwa od Boga żart panował, śmierci trwoga, a ciężkie przewinienia zamkły bramy zbawienia. Módlcie się, siostry i bracia, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, niech Twój Duch, który swoją mocą przeniknął Najświętszą Dziewicę Maryję, uświęci dary złożone na Twoim ołtarzu przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. W górę serca. Wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Jego przepowiadali wszyscy prorocy, Dziewica Matka oczekiwała z wielką miłością, Jan Chrzciciel zwiastował Jego przyjście i ogłosił Jego obecność wśród ludu. On pozwala nam z radością przygotować się na święta Jego narodzenia, aby, gdy przyjdzie, znalazł nas czuwających na modlitwie i pełnych wdzięczności. Dlatego z aniołami i archaniołami i z wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas
ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Wielka jest tajemnica naszej wiary. Ile razy ten chleb spożywamy i pijemy z tego kielicha, głosimy śmierć Twoją, Panie, oczekując Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Józefem, biskupem pomocniczym Jackiem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. O Teodorze, Marianie, Jerzym, Marii, Ireneuszu i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętą Katarzyną z Aleksandrii i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen, 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 amen. Bóg nas tak umiłował, że zesłał nam swojego Syna jako Zbawiciela. Dlatego śmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem,
wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym ciałem, chwalmy Go na wieki. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym ciałem, chwalmy Go na wieki. Duchem całym wielbię Pana, Boga Zbawcę jedynego, bo w Nim samym odnajduję wszystką radość życia mego. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym ciałem, chwalmy Go na wieki. Wielbię, bo chciał wejrzeć z nieba na swą sługę uniżoną, by mnie odtąd wszyscy ludzie mogli zwać błogosławioną. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym ciałem, chwalmy Go na wieki. Sprawił we mnie wielkie dzieła swej dobroci niepojętej. On wszechmocny, On najwyższy, On sam jeden zawsze święty. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym ciałem, chwalmy Go na wieki. On, który przez pokolenia pozostaje miłosierny wobec tego, kto Mu służy i chce zostać Jemu wierny. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym ciałem, chwalmy Go na wieki. On, który swą moc objawia,
gdy wyniosłość serc uniża. Każdy zamiar może zburzyć, który pychą mu ubliża. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym ciałem. Chwalmy Go na wieki. Mocy Jego odjąć władzę, aby dźwignąć pokornego. Wszystkich głodnych zaspokoić, głodem wstrząsnąć bogatego. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym ciałem. Chwalmy Go na wieki. On się ujął za swym ludem, dziećmi wiary Abrahama. Pomny na swe miłosierdzie, obietnicy swej nie złamał. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym ciałem. Chwalmy Go na wieki. Pan blisko jest, oczekuj Go. Pan blisko jest, w Nim serca moc. Pan blisko jest, oczekuj Go. Pan blisko jest, w Nim serca moc. Pan blisko jest, oczekuj Go. Pan blisko jest, w Nim serca moc. Święty Boże, święty mocny, święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od nagłej, niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie. Od nagłej, niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie. Od nagłej, niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się.
Wszechmogący Boże, w Najświętszym Sakramencie przyjęliśmy zadatek wiecznego zbawienia. Spraw, niech nasza gorliwość wzrasta w miarę zbliżania się święta, abyśmy godnie obchodzili tajemnicę narodzenia Twojego Syna, który żyje i króluje na wieki wieku. Amen. Prośmy modlitwą synodalną. Stajemy przed Tobą, Duchu Święty, zgromadzeni w imię Twoje. Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz. Zamieszkaj w naszych sercach. Naucz nas drogi, którą mamy iść i jak mamy nią podążać. Jesteśmy słabi i grzeszni. Nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład. Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę albo stronniczość wpływała na nasze działania. Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność, abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy i tego, co jest słuszne. O to wszystko prosimy Ciebie, który działasz w każdym miejscu i czasie, w komunii Ojca i Syna na wieki wieków. Prośmy także w intencjach Ojczyzny słowami księdza Piotra Skargi. Boże, rządce i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze chwałę przynosiła imieniowi Twemu, a Syny swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący, wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa. Usiądźmy, wysłuchajmy ogłoszeń duszpasterskich. W dzisiejszą niedzielę o 16:00 msza święta za Ojczyznę, Ojca Świętego Franciszka i rodzinę Radia Maryja. W jutrzejszy poniedziałek będziemy mogli przystąpić do przedświątecznej spowiedzi świętej. Kapłani z naszego dekanatu będą służyć sakramentem pokuty i pojednania rano od 8:00 do 9:00 i po południu od 16:00 do 18:00. W zakrystii możemy zgłaszać adresy chorych, którzy chcieliby okazjonalnie na święta przystąpić do sakramentów świętych. Zapraszamy na ostatnie roraty, które są sprawowane o godzinie 17:00. W czwartek na zakończenie rorat dla najgorliwszych dzieci rozdaniem okolicznościowych pamiątek. W środę na godzinę 19:00 zapraszamy wszystkie chętne osoby, które chciałyby zaangażować się w stawianie w naszym kościele choinek. A w czwartek na 19:00 zapraszamy chętnych, którzy chcieliby pomóc przy stawianiu szopki i dekoracji choinek. Z góry Bóg zapłać za zaangażowanie. W Wigilię 24 grudnia będzie sprawowana tylko msza święta poranna o godzinie 7:00. W ten dzień, zgodnie z polską tradycją, chcielibyśmy zachować wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, tym bardziej, że w tym roku Wigilia wypada w piątek. Nowonarodzone Boże Dziecię Jezus powitamy mszą świętą o północy, zwaną Pasterką. W dzień Bożego Narodzenia nie będzie mszy świętej o godzinie 7:00. Pozostałe będą sprawowane o 9:00, 10:30, 12:00, 16:00 i 18:00. W drugi dzień Bożego Narodzenia, który w tym roku jest niedzielą świętej rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, msze święte będą sprawowane w stałym porządku, czyli o 7:00, 9:00, 10:30, 12:00, o 16:00 w intencji akcji katolickiej oraz o godzinie 18:00. Ofiary, które w drugi dzień Bożego Narodzenia złożymy na tacę,
jak co roku przeznaczone są na potrzeby Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego oraz Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Z góry Bóg zapłać za każdy dar. Przy wyjściu z kościoła możemy jeszcze zaopatrzyć się w małe wigilijne świece Caritasu oraz kalendarze naszej parafii, a w zakrystii w opłatki wigilijne. Ofiary, które składamy z tej okazji, przeznaczone są na prowadzone w naszej parafii prace gospodarcze. Bóg zapłać za każdą ofiarę. Zgodnie z sugestiami związanymi z pandemią, zbliżająca się wizyta duszpasterska zwana kolędą będzie miała następujący przebieg. Nie będzie w tym roku tradycyjnej kolędy od drzwi do drzwi. Wzorem ubiegłego roku będziemy zapraszani kolejnymi ulicami do kościoła na msze święte, by otrzymać Boże błogosławieństwo. Istnieje jednakże możliwość wyraźnego poproszenia kapłana o odwiedzenie naszego domu. W związku z tym przy wyjściu z kościoła możemy pobierać specjalne formularze zaproszenia, które wypełnione oddajemy w zakrystii. Szczegółowe informacje będą podane w styczniu. W minionym tygodniu do wieczności z naszej parafii odeszli świętej pamięci Mirosława Lewandowska, lat 69, z ulicy Piłsudskiego, świętej pamięci Czesława Kaławaj, lat 86, z ulicy Armii Krajowej i świętej pamięci Henryk Żmurko, lat 84, z ulicy Wolności. Powstańmy w ich intencji, pomódlmy się. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Maria jest dla nas wzorem adwentowego czuwania i otwartości na Boży plan, który Bóg ma wobec każdego z nas indywidualnym. Niech Boże błogosławieństwo, które przyjmiemy, dopomaga nam dzielić się z innymi tym największym darem, jaką jest radość wiary. Pan z wami i z Duchem Twoim, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Archanioł Boży Gabriel posłan do Panny Maryi z majestatu Trójcy Świętej, tak sprawował poselstwo k niej. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan jest z Tobą, to rzecz pewna. Anna się wielce zdumiała z poselstwa, które słyszała. Pokorniuchno się skłoniła, jako panna strzemięźliwa. Zasmuciła się z tej mowy, nic nie rzekła aniołowi. Ale poseł z wysokości, napełnion boskiej mądrości, rzekł jej: nie bój się, Maryja, najszczęśliwszaś Panno miła. Znalazłaś łaskę u Pana, oto poczniesz Jego Syna.